podpisał się pod nią, bo jest na maszynie napisana, że broń pancerna jest bardzo użyteczna, tylko istnieją koncepcje użycia tej broni pancernej w przypadku wojny ofensywnej. Natomiast żaden ze strategów wojskowych ówczesnego czasu nie miał pomysłu, jak używać broni pancernej, czołgów zwłaszcza, w wojnie defensywnej. Jeżeli obejrzymy bezmiar klęsk armii pancernych z jednej strony radzieckich w drugiej połowie 1941 roku, a z drugiej strony wojsk pancernych niemieckich po bitwie na Łuku Kurskim, okazało się, że ta ocena była jak najbardziej poprawna. Nie wiem, na ile dzisiaj w analizach wojskowych wiadomo, jak używać czołgów w wojnie obronnej, nie mam pojęcia, nie wiem. Natomiast wtedy takiego pomysłu nikt na świecie nie posiadał. Pytanie jest za odpowiedzialność strategiczną. Moim zdaniem za pewien odsetek ofiar poniesionych we wrześniu 1939 ponosił zdecydowanie Śmigły Rydz, nie Józef Piłsudski, ponieważ dokonał nieuprawnionych zmian w pierwotnym planie wojny. W drugiej połowie lat 30. Śmigły zmienił koncepcję, osłabił tak zwany taran, rozciągając armię polskie na tym obrzeżu granicy zachodniej. Oczywiście granice się zaczęły zmieniać z Niemcami, wiadomo, została zlikwidowana Czechosłowacja i potencjał niemiecki się radykalnie po prostu zwiększył. Co spowodowało, że tego taranu tak naprawdę nie było. W wyniku czego nie można się było posłużyć taranem, który nie istniał. Piłsudski przewidywał, że taran ulokowany tam, gdzie była armia Prusy, miał liczyć około 40% ogółu sił zbrojnych polskich. Ten taran mógł zatrzymać w wielu przypadkach kolumny pancernej niemieckie uderzające do centrum Polski. Czy by rozstrzygnęło wojnę? Oczywiście nie. Bo tu cytując Piłsudskiego, wojna na dwa fronty, no to jest zginąć tu na placu Saskim trzeba wielką dłonię, to jest bezsens, bezsens. Czy była możliwość uniknięcia wojny na dwa fronty? Zdecydowanie nie, ale problemem polskiej dyplomacji było to, że nie potrafiła odczytać informacji od 22 sierpnia 1939 roku do mniej więcej 30 sierpnia treść tych porozumień, które zostały w Moskwie podpisane. Te treści można było odczytać na podstawie enuncjacji, pewnych zachowań, zadawania sobie kilku pytań. Nasz wywiad tutaj po prostu zawiódł, zwłaszcza dyplomacja zawiodła. Czy można było coś zmienić w planie wojny? No absolutnie nie. No cóż można było zrobić z wojskiem rozlokowanym 23 sierpnia już na obrzeżach zachodnich Polski? No można było zacząć je przerzucać na wschód. To jest uderzenie niemieckie zostało armię polską w części wycofującą się z rubieży zachodnich, jeszcze by nie przebyła na rubieże wschodnie. I walka z takim zagrożeniem N plus R byłaby sensowna, była niemożliwa. Moim zdaniem Piłsudski ani w sensie strategicznym, ani na pewno w sensie decyzji wojskowych, jakie podejmował, odpowiedzialności za stan armii polskiej nie ponosił, bo jeżeli by Piłsudski ponosił odpowiedzialność za stan armii polskiej, a policzyli dzisiejsze czołgi, jakie Polska posiada, dzisiejsze samoloty, jakie Polska posiada, dzisiejszą armię 83-tysięczną, to możemy zmieścić na stadionie FC Barcelony w Hiszpanii, no to znaczy, że chyba trzeba byłoby tych, którzy tu podejmowali decyzje wojskowe po 1990 roku, no nie wiem, potraktować wyjątkowo surowo. Proszę pamiętać, że najnowsze czołgi w polskim wojsku to te zakupione za jedną markę po upadku NRD, one, jak dobrze pamiętam, wtedy miały 20 lat, jak NRD upadało. No to teraz to znaczy, że trzeba by to było wysłać do Muzeum Archeologii Polskiej chyba, nawet nie do Muzeum Historycznego. Proszę powiedzieć, że mamy 48 samolotów wojskowych, nie wiem, czy wszystkie latają. We wrześniu mieliśmy ponad 600, z tego około 400, jak dobrze pamiętam, to była klasa światowa. F-16 to nie jest klasa światowa. Są dobre samoloty, ale one nie są w pierwszej lidze światowej. Jeżeli porównać marynarkę wojenną dzisiejszej Polski z marynarką wojenną września 1939 roku, no to przecież nie ma w ogóle co porównać, bo długi obieg nie istnieje do porównania. Jeżeli dodamy do tego, że państwo polskie w międzywojniu, po maju, wydawało na cele wojskowe od 28% do 31% swojego budżetu, czy mogło wydać więcej? No, gdyby wydawało więcej, by się zamieniło w Związek Radziecki najprawdopodobniej, bo byłoby już państwem wyjątkowo zmilitaryzowanym. Jeżeli poczytać raporty wysyłane do Ligi Narodów, to zarzucano Polsce, że jest państwem zmilitaryzowanym. Bo taki odsetek wydatków na wojsko, na wojskowość,
było, rzadko występował poza państwami totalitarnymi, no ale tutaj te dane były trudne do ustalenia i wiarygodności, zwłaszcza Związku Radzieckiego. Także ja bym takich surowych ocen nie formułował. Ja myślę, że jeśli by ten element główny rozważania pana profesora kontynuować, to oczywiście te sprawy się rozstrzygały na płaszczyźnie bardziej relacji międzynarodowych, czyli pytanie jest fundamentalne, czy była taka możliwość, żeby rozerwać możliwość sojuszu niemiecko-rosyjskiego i tu raczej wątpliwości można mieć dużo, że raczej to było niewykonalne, chyba że w 1939 no, nastąpiło porozumienie niemiecko-polskie, no, ale to jest tylko ten wariant. Jeśli mówimy natomiast o perspektywie pełnej niepodległości, no to wydaje się, że kto by tę politykę nie prowadził, to raczej by ona doprowadziła do tego punktu, który był w 1939. Natomiast co do pewnych zarzutów, no to rzeczywiście można snuć, bo pamiętajmy, był ten raport Sikorskiego, prawda, czy ludzi Sikorskiego dotyczący przyczyn kampanii wrześniowej, tam były różne podawane militarne elementy, ale jedna rzecz, którą wydaje mi się, można by się doczepić, to jest kwestia polityki personalnej, bo ten przykład Sikorskiego, przykładowy Sikorski, prawda, odepchnięty z powodów politycznych i jednak no, wyforsowanie takich różnych ludzi, bo to sam rozkaz Rydza Śmigłego z 1939 z Sowietami nie walczyć jest dosyć kontrowersyjny, jeśli bierzemy pod uwagę późniejsze losy tych żołnierzy na tak zwanym froncie wschodnim. Jest parę takich rzeczy, więc tutaj jeśli już to najbardziej chyba co do tej polityki personalnej, jednak dosyć tak mocno zawężonej do swoich najwierniejszych ludzi, to tutaj pewnie to dziedzictwo Piłsudskiego jest. Tych jednak odsuniętych, zdolnych dowódców wojskowych było trochę po zamachu majora. Szanowni Państwo, znaczy już za kilka dni przez Warszawę ma przejść Marsz Niepodległości zorganizowany przez środowiska związane z obozem narodowym. Co ciekawe, swój udział w tym marszu zapowiedziały środowiska piłsudczykowskie. Tak, mimo teraz pytanie do pana profesora, co panowie sądzą o tego typu alternatywach do obchodów państwowych, uroczystościach narodowych? Wszystkie uroczystości społeczne moim zdaniem są niezbędne w warunkach, kiedy świadomość społeczna w Polsce jest w totalnym degrengoladzie. Tu profesor przytaczał przed filmem różne informacje. Informacje te, które osiągamy, tu zyskujemy z badań socjologicznych, są po prostu tragiczne, chodzi o diagnozę polskiego społeczeństwa. Ja chociażby jedną informację podam sprzed 2 lat, ona jest druzgocąca. Jesteśmy jedynym narodem w Europie, w Unii Europejskiej, przepraszam, który bardziej się lubi, niż naród, który nas najbardziej nie lubi w Europie. A nawet najbardziej nas nie lubią Austriacy, nas nie znoszą po prostu. A my sami bardziej siebie nie lubimy. Czyli wszelkiego rodzaju działania, które sprzyjają temu, żeby wzmacniać wszelkiego rodzaju kody kulturowe, symbole, a nawet mity, kiedy nie wykorzystano, to chcę być dobrze zrozumiany, jako czynnika mitotwórczego, konsolidującego katastrofy smoleńskiej numer 2. Bo tak, wydarzenia historyczne tak doniosły, które dawały możliwość stworzenia nowoczesnego kodu kulturowego. Kiedy jedna z takich uroczystości ostatnio w Polsce zapowiadana bardzo szumnie, niewiele z nich wyszło, 29 października 11 roku. 400. rocznica hołdu ruskiego w Polsce. Szanowni Państwo, jakiekolwiek państwo świata demokratycznego, gdyby miało 400. rocznicę największego swojego sukcesu politycznego w dziejach, nie wykorzystało, nie bawiło się przez cały tydzień przed, cały tydzień po, znaczy, coś jest nie tak. Chcę przypomnieć, jak obchodzono rocznicę Grunwaldu rok temu. Wielkie uroczystości, a jak obchodzono tę rocznicę w ogóle. Oglądając telewizję 29 października, wszystkie możliwe programy informacyjne wieczorne, nie wspomniano ani jednym zdaniem, że 400 lat temu odniesiono największy sukces polityczny w polskiej historii. Zdecydowanie największy. Dzięki któremu stoi kolumna Zygmunta i tam jest określony napis królowi, który zajął Moskwę. Nawet o tym zapomniano, no to jedynie 11 listopada i pewnie 3 maja, to są jedyne 15 sierpnia jeszcze, jedyne rocznice, które można jakoś wykorzystywać. O ile 3 maja jest bardzo dyskusyjny,
bo kwestia konstytucji życiogowania jest bardzo kłopotliwa. Historycy nie są zgodni co do tego, co do pozytywnych ocen samego aktu ustanowienia konstytucji, tego, kto ją tak napisał, jakie były intencje Rosji Stanisława Augusta Poniatowskiego. To mamy olbrzymie wątpliwości, a od czasu książki Jerzego Łojka bardzo mocno uzasadnione. No to 11 listopada jest już całkowicie symboliczny, no przecież nic ważnego się tak naprawdę 11 listopada nie zdarzyło. Jest to pewna data umowna. No 15 sierpnia w mniejszym stopniu jest datą umowną. To wszelkie działania społeczne, wszystkie, żeby takie określenia, imprezy społeczne, organizowane przez jakiekolwiek ruchy niezależne, są jak najbardziej pozytywne i potrzebne. Czy wywołają jakiś efekt społeczny? Nie wiem, trudno powiedzieć. Być może. Także takie jest moje zdanie w tej kwestii. Mogę dodać, no, trudno jest znaleźć, gdy tam mówiliśmy o pierwszej czy o drugiej wojnie światowej troszkę, trudno jest znaleźć naród w Europie, który swoją historią, szczególnie tą najnowszą, mógłby się bardziej chlubić niż Polacy. I zgadzam się, że trudno jest znaleźć naród, który by bardziej się katował w tym względzie, nie od strony, powiedzmy, takiej masochistycznej. Ja przypomnę tylko, nie chodzi mi o to, że na przykład Jan Tomasz Gross napisał tą przełomową postmodernistyczną książkę. Chodzi mi o to, z jaką radością ona była przejmowana i jak dzielona przez cały strumień mediów i tego, co zwiemy tym głównym nurtem w tym obszarze. Ja się tak po to, że zastanawiałem, kiedy byłem jeszcze członkiem kolegium IPN-u, skąd się to bierze, prawda? No bo przecież naprawdę, kiedy bada się to, że państwo polskie wystąpiło przeciwko dwóm totalitaryzmom, konsekwentnie i tak dalej, no, ta potęga bohaterstwa, solidarność, Jan Paweł II, no, Wyszyński, no co być, tych symboli jest co niemiara. No to wydaje mi się, że jest jednak ten problem przy trzech pierworodnych gdzieś w 1989 roku, to znaczy brak jednak konsekwentnego rozliczenia się z komunizmem doprowadził mentalnie te nasze nierozliczone elity do takiej oto sytuacji. Ponieważ ja mam dużo na sumieniu lub moi rodzice, wobec tego wszyscy mają na sumieniu. Ja to doświadczyłem w sensie pozytywnym, kiedy moi synowie, jedziemy sobie tam, moich rodzinnych stronach stoi pomnik, a tam na tym pomniku jeden z żołnierzy wymienionych jest dziadek ich. No to duma tych młodych chłopaków kilkuletnich jest niespółmierna. I teraz wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, prawda, że tam byłby pomnik SB-ów czy kogoś w tym rodzaju. I to jest to obciążenie, które jest. I katowanie czy te, przez elity, bo to jest w górnej warstwie, samo katowanie się jest tak daleko posunięte, że wprowadza element kompleksów. Również moim zdaniem to wypychanie historii z procesu nauczania szkolnego, takie konsekwentne, bo to już lata trwa, a teraz to już doszło do pewnego szczytu, jest tego pokłosiem, bo czym ja się mam chwalić? Ta wybieżna przyszłość jest w wielu aspektach. I w tym znaczeniu rzeczywiście no, każda inicjatywa, która budzi. Znaczy nawet nie są fałszywe, to są po prostu prawdziwe stereotypy, jeśli bierzemy pod uwagę, czy prawdziwe odniesienia, jeśli bierzemy pod uwagę to, co się stało ważnego. Mało tego, jaką ważną rolę ta Polska odegrała w XX wieku, no bo to jednak ten rok 20 to jest powrót do klasycznego tego modelu, czy miejsca Polski jako przedmurza chrześcijaństwa, sfinalizowanego w sensie rzeczywistym. No więc przypominanie tego jest po prostu czymś, co rzeczywiście może nieco uzdrawiać, ale też jeśli badania rzeczywiście tak pokazują, że jesteśmy w Austriach najbardziej niewiedzącymi Europie. Polonofobami, największymi polonofobami. Państwo, opiszę jedną sytuację, to też nie jest żart, co za chwilę opowiem. Byłem kiedyś na obronie doktoratu w jednym z uniwersytetów zachodniej Polski. To dotyczy Jędrzeja Giertycha. To kto zapytany z sali, to było tydzień po dyskusji medialnej w sprawie książki Jana Tomasza Grossa z Botecznika. Doktorata zapytano z sali, co on sądzi na temat ustaleń dokonanych przez Grossa w tej książce. No i doktorat zaczął opowiadać, a to się identyfikuje z tymi ustaleniami. Głosił chyba z 5-minutowe wystąpienie na ten temat. A że miałem przyjemność zabierać ostatni głos, bo byłem recenzentem tego doktoratu. To było przywilej recenzenta. Całkiem dobrego doktoratu. Zaraz, jak to jest możliwe? Książka, jeszcze jej nie ma, nie została publikowana. 5 dni temu czy 6 dni temu w mediach się pojawiły te dyskusje. Książkę czytałem, bo dostałem komputerowi z tej książki. A czy on jej nie czytał? To niemożliwe. Się pytam tego doktoranta, czy on czytał tę książkę. No, mówi, że on jej nie czyta. No się zapytałem, no, proszę pana, to jak się pan identyfikuje z tekstem, którego pan nie przeczytał?
Jak można się z tekstem nieprzeczytanym identyfikować, z ustaleniami tekstu? Na podstawie dziennikarzy, którzy zaprosili do programu innych dziennikarzy. Pewne zasady celebrytuje się dlatego, bo inni celebryci mówią, że jeszcze celebrytą. Bo to mniej więcej taki mechanizm. To znaczy, że coś jest złego. To, o czym pan profesor tutaj powiedział, mówiąc o tym, że historia jest wybierana z powodu edukacji, że już jest bardzo źle. Szanowni Państwo, ja jestem optymistą w jednym sensie. Będzie jeszcze gorzej. To dopiero się zaczęło wypychanie historii z edukacji. To jest dopiero początek tego procesu. Wystarczy, niech Państwo przejrzą sprzed roku podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. Bardzo się zdziwicie, czego młodzi ludzie mają być uczeni. Struktury Unii Europejskiej, uprawnień organów Unii Europejskiej, ale nie ma tam rozdziału o uprawnieniach Sejmu, Senatu, Prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu. Zniknął ustrój Polski. Zresztą notabene nazywanej zawsze w tej książce krajem. Proszę zwrócić uwagę, jaką karierę w Polsce zrobiło określenie wybory krajowe. Jakie krajowe? Ostatnie były wybory państwowe, to nie były żadne krajowe wybory. Krajowe wybory będą niedługo w Bawarii. W Hesji, w Hamburgu gdzieś tam niedawno były. To są wybory państwowe. Kraj to w języku polskim znaczy całkowicie co innego. Krajowość to była innego typu postawa, więc w latach międzywojennych, po koniec XIX wieku. To jest takie subtelne, bardzo wyraziste, niekiedy nawet nie subtelne, zmienianie języka, którym się posługujemy i sami stajemy się niewolnikami nowych pojęć, które się wprowadziło. Natomiast geneza tych pojęć jest bardzo okrutna i bardzo przewrotna. Dziękuję. Znaczy, proszę Państwa, to, co ja mówiłem o tym Hitlerze, to jest pytanie, które padło z mojej strony do studenta. I odpowiedź była studenta. No nie w historii studenta, może i nie tutaj, ale to była odpowiedź studenta, który zdał maturę. Że Hitler to był chyba, z dużym naciskiem na chyba, zły człowiek. Także to się nie ma co śmiać, ale to są ludzie, którzy zdali maturę, przeszli cały proces edukacji i będą dziennikarzami, bo to są takie politologami, będą analizować rzeczywistość. I jestem przekonany, że tak wykształcone pokolenie, jeśli przyjdzie kolejny gros i powie, że wymordowaliśmy całą Europę, to to wszyscy uwierzą. Nie ma takich, bo nie ma żadnych barier takich w sensie wiedzy. To są rzeczy niewyobrażalne, ale takie są skutki. Rok temu dowiedziałem się, po tego Hitlera, na egzaminie od studentki studiów stosunki międzynarodowe stacjonarne. To nie są studia niestacjonarne, prawda? Stosunki międzynarodowe to co drugi student tego kierunku chce być ambasadorem, przynajmniej minister spraw zagranicznych Polski, że Adolf Hitler założył księstwo warszawskie. Wypowiedź zaintrygowała i postanowiłem się dowiedzieć, kto to miał zostać księciem warszawskim. Powie bardzo, wypowiedź zaintrygowała, po czym pani stwierdziła, że księciem warszawskim miała zostać Ewa Braun. Co to jest komunizm, a też staram się czytać konsekwentnie, żeby wydobyć wszystko, całą wiedzę. To pan, bacząc takim pewnym, bo to jest tych pewnych, co wiedzą, to mówił, że zaczął tak. Kobiety zdradzały mężów, ja już nie wytrzymałem. Zatem komunizm. To było jak jeszcze absurdu. To też 2 lata temu, ten sam kierunek. Tylko jest niestacjonarny tym razem. To też nie jest żart, co? Było takie moje pytanie, Kościół katolicki w XX wieku. Kiedy ktoś opowiada, że przeczytał literaturę do egzaminu, dostaje zawsze to pytanie. Jak przeczytał literaturę, no to powinien sobie z tym tematem poradzić, zwłaszcza w Polsce, gdzie rzekomo Kościół katolicki sprawuje rząd dusz. Jak to jest? Zmarł papież. Nie wybrano nowego papieża. Kto rządzi w Kościele powszechnym? Odpowiedź. To nie jest żart, co to. Siwy dym. Szanowni Państwo, tym radosnym, chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom za przybycie. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwu za uwagę i z tego miejsca chciałbym Państwa zaprosić na kolejne spotkanie, które organizatorem będzie klub. Spotkanie odbędzie się 16 listopada o godzinie 17.
a tytuł będzie następujący. Cywilizacja źródłem polskości, nauka Feliksa Konecznego. Serdecznie zapraszam. Chciałbym jeszcze poinformować, że do nabycia są aktualne i archiwalne numery kwartalnika myśl.pl oraz wszystkie relacje z naszych spotkań możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo.